Pan z Wami, Twoim, Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do tłumów: Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie, deszcz idzie. I tak się dzieje, a gdy wiatr wieje z południa, powiadacie, będzie upał i bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże w chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami siebie? Nie rozróżniacie tego, co jest słuszne. Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody. Bycie nie zaciągnął do sędziego, a sędzia przekazał cię dozorcy. Dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam Ci. Nie wyjdzie stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Oto słowo pańskie, to Tobie chry. Przyjdź Duchu Święty i nieustannie otwieraj nas na Ciebie, na Twoje słowo. Przyjdź przez Maryję, która. Zawsze była otwarta na Twoje natchnienia, na obecność łaski, łaski miłości i miłosierdzia. My chcemy tak jak ona. Alla Maria, sol, malcha, ty, lun, ha, mashala, veche, Kilka myśli z dzisiejszej liturgii słowa. Święty Paweł mówi o godności powołania chrześcijańskiego. Mówi, aby postępować w sposób godny powołania, z pokorą i cichością, cierpliwością, znosząc siebie wzajemnie w braterskiej, siostrzanej miłości. Zachować jedność mimo różnorodności. Jest to możliwe dzięki Duchowi, Duchowi Świętemu, który zaprowadza pokój. I święty Paweł potwierdza również, że skoro Bóg jest jeden, jeden Pan, jedna wiara, jeden Chrzest, jeden Ojciec, to my w nim powinniśmy być. Jedno, bo jedno jest ciało Chrystusa, czyli Kościół, jedna jest nadzieja, jedno powołanie do wieczności. Prosta nauka świętego Pawła o jedności serc chrześcijan, o tym, że w świecie tego nie ma i po ludzku jest to niemożliwe do wypełnienia, a jednocześnie. Jest to właśnie dar, który chce nam dać Pan. I widzimy, że niestety także i w Kościele wiele jest rozłamów, podziałów, pęknięć, ile jest też w związku z tym nieporozumień, bólu, a jednocześnie Chrystus jest z tymi, którzy Mu ufają, którzy pokładają w Nim całkowitą nadzieję. On ich nie zostawi. On od nich się nie odetnie. On zawsze z nimi jest jedno-sercem. Bóg jest z tymi, od których inni się odcinają. On ma ich w swoim sercu. Chrystus jest również tym, który przebywa na górze duchowej, mistycznej. O tym mówi Psalm 24. Żeby wstępować na górę Pana, żeby starać się stanąć w Jego świętym miejscu, a ci, którzy mają ręce nieskalane, czyste serca, nie lgną ich dusze do marności, staną w świętym miejscu Pana, będą na Jego górze, będą tam, gdzie jest Pan. Oni otrzymają od Niego błogosławieństwo, opite i zapłatę. Od tego, który jest ich Bogiem i Zbawcą. Oni go szukają, a On pozwala im się znaleźć. Dlatego duchowo nieustannie wstępujmy na górę Pana. Jeszcze nie jesteśmy na górze Pana. W połowie drogi, przynajmniej w połowie, jak nie, jeszcze długo e, trzeba iść, w, wspinać się, aby na tej górze być, ale warto. Ale trzeba, żeby spotkać Pana, aby być z Panem. I Ewangelia, w której Chrystus, tak jak na początku wspomniałem, Eucharystii, mówi o tym, żeby rozróżniać to, co słuszne, rozpoznawać chwilę obecną. Czyli jak się zachować od, dziś, w, w tym czasie, który przeżywamy. Jezus nam e, podaje e, możliwość zachowywania się, postępowania w tym czasie obecnym. Zawsze oczywiście wierność względem Niego i Jego Kościoła, pokora, oddanie, słuchanie, modlitwa, przyjmowanie sakramentów, korzystanie z sakramentaliów, to jest prawdziwa pobożność. To jest to, czego Chrystus od nas oczekuje. I zawsze sprzeciwiać się kłamstwu i temu, co jest fałszem. Czy w życiu naszym, rodzinnym, czy społecznym, czy w kościele. Bo tam, gdzie jest prawda, tam jest Chrystus. Chrystusa nie ma tam, gdzie jest fałsz i zakłamanie. On nie ma z tym nic wspólnego. I tam, gdzie jest prawdziwa wolność, którą On daje bo Chrystus ku wolności przyszedł nas wyswobodzić, wolności w Nim. Dlatego Chrystus zawsze jest wrogiem wszelkiego zniewolenia, wszelkich reżimów, wszelkich utopii, które niby są dla dobra człowieka, ale tak naprawdę go zniewalają i niszczą. Dlatego Chrystus da nam siłę, żeby sprzeciwiać się tym różnym ideologiom, które są obecnie w świecie, mówić im mnie, tym, które nas i chrześcijaństwo, i ludzi wierzących chcą sobie podporządkować, zniewolić. A my, nasze myśli, słowa, czyny, nasze serca, nasze ciała, nasze życie oddajmy Chrystusowi. Powierzmy Mu wszystko, aby być zawsze ludźmi wolnymi, żyjącymi w prawdzie i w Jego miłości i miłosierdziu. A On nam pomoże dobrze rozeznawać, rozróżniać, rozpoznawać. Dzięki temu nie zbudzimy. I innych w błąd nie wprowadzimy. Panie, prowadź nas.